Przechodzimy tak tematycznie do kolejnego, ostatniego już dzisiaj wystąpienia, zatytułowanego Jak zwiększyć lub przyspieszyć emeryturę dzięki inwestowaniu na giełdzie. Łączymy się w tym celu online z Mateuszem Samołykiem z inwestomat.eu. I pytanie do Mateusza: Czy się słyszymy, czy się widzimy, czy wszystko ok? Tak, jak najbardziej. Oddaję głos. Bardzo dziękuję. No dobrze, więc zacznijmy. Przede wszystkim witam wszystkich i dziękuję za to, że dołączyliście. Jak na taką konferencję o inwestowaniu, to dzisiaj będzie niezwykle mało o inwestowaniu, a bardzo dużo o emeryturze, o tym jak działa ZUS. Zresztą zaraz przejdę do konkretów. Mam nadzieję, że kilka slajdów o inwestowaniu wystarczy, bo mam wrażenie, że trzeba najpierw nadrobić wiedzę dotyczącą polskiego systemu emerytalnego, żeby się dowiedzieć, jak zwiększyć, by przyspieszyć swoją emeryturę. Musimy dowiedzieć się, jak ona w ogóle jest obliczana, jak tak naprawdę działa polski system emerytalny. Dlatego w tej prezentacji około 40 minutowej. Pierwsza część to będzie o tym, jak działa ZUS. Także poznamy podstawy polskiego systemu emerytalnego. Jak zwykle w prosty sposób. Postaram się w kilka slajdów to mówić. W części drugiej pokażę, ile wpłacamy do ZUS. Rozbiję to na samozatrudnionego, czyli przedsiębiorcę oraz na zatrudnionego. Też opowiem trochę o tym, na jakie emerytury możemy liczyć. Te systemowe emerytury. I tak jak w tytule było, część trzecia, jak za pomocą giełdy, czyli inwestowania, zwiększyć swoją emeryturę, a część czwarta, jeszcze ciekawsza, moim zdaniem, jak za pomocą giełdy przyspieszyć swoją emeryturę. Zacznijmy więc od tego, jak właściwie działa ZUS. Zauważyłem, że ZUS dla większości jest taką czarną skrzynką, że tak naprawdę nie wiemy do końca, jak on działa. Media bombardują nas informacjami typu za 30 lat będziemy otrzymywać na przykład 30% naszej ostatniej wypłaty i, i przez to wiele osób myśli, że nasza przyszła emerytura jest uzależniona na przykład od tylko ostatniej wypłaty albo od wypłaty z kilku ostatnich lat, a tak oczywiście nie jest. ZUS tak naprawdę jest systemem bardzo prostym i wysokość emerytury zależy od tego, ile łącznie do niego wpłacimy, do tego systemu, to jest z czasem waloryzowane i na końcu po prostu w momencie przejścia na emeryturę, to nie musi być wiek emerytalny, to może być oczywiście później, jeżeli się na to Zdecydujemy na dłuższą pracę, to dzielimy przez po oczekiwaną pozostałą długość życia liczbę miesięcy, i takie jest nasze świadczenie emerytalne, więc tak naprawdę zależy to od tego, ile wpłacimy i jak późno na emeryturę przejdziemy. Jest oczywiście wyjątek, to jest emerytura minimalna, i to też omówię za kilka slajdów. Jak rozdzielana jest składka na emeryturę w ZUS, to jest też bardzo ważne. Ludzie często w ogóle się w tym nie orientują, ale jeżeli ktoś jest etatowcem, to około 20% łącznie pensji brutto idzie na emeryturę do ZUS. To jest tak zwana składka emerytalna ZUS. Rozdzielana jest między konto. Wzrost, który jest waloryzowany tak trochę inflacją, trochę wzrostem wynagrodzeń, ale można powiedzieć, że zawsze pobija inflację, co zaraz pokażę. Oraz 7,3% pensji idzie na tak zwany subkonto wzrost. Częściowo to może być też do OFE, w zależności od tego, czy w OFE jesteśmy, czy nie. I to jest waloryzowane wzrostem PKB, więc można powiedzieć, że w ostatnich latach. Obydwa te konta pobijały polską inflację, co zresztą chciałem Wam dzisiaj pokazać. Wiele osób myśli, że ZUS to taka czarna dziura i zupełnie bez sensu iść tam składki emerytalne. A prawda jest taka, że waloryzacja konta i subkonta w ZUS, czyli tak jakby to jest ta inwestycja, czyli jak pieniądze wpłacamy do ZUS, oczywiście pośrednio lub bezpośrednio, przez pracodawcę zazwyczaj, to te środki. Procentują tak, jakby. Ich można powiedzieć, tam nie ma, ale ten zapis na naszym koncie procentuje, i to jest zobowiązanie państwa, żeby nam to wypłacić. I na tym wykresie pokazuje tylko, że tak naprawdę w każdym roku każdy z tych kont, no prawie w każdym, pobija inflację w Polsce, natomiast długoterminowo obydwa radzą sobie z inflacją zupełnie bezproblemowo. To jest bardzo istotne, bo mam wrażenie, że ten fakt jest często pomijany w omawianiu polskiego systemu emerytalnego. Kolejna rzecz, co się dzieje po przejściu na emeryturę? Czyli, załóżmy, że w przypadku bycia mężczyzną w wieku 65 lat, w przypadku bycia kobietą w wieku 60 lat, decydujemy się na przejście na emeryturę. Więc po tym waloryzowaniu, zbieraniu tych składek przez lata, ZUS wylicza nam jakąś kwotę. Może to być na przykład 4 lub 5 tysięcy złotych brutto. I od teraz to nie jest tak, że do końca życia otrzymujemy 4 lub 5 tysięcy złotych brutto, bo byśmy oczywiście w końcu zbankrutowali przez inflację, jak się pewnie domyślacie. Więc działa to tak, że świadczenie emerytalne też jest waloryzowane. Co roku aż do śmierci ubezpieczonego. Oczywiście to bywa że, bywa, że częściej waloryzacja samej emerytury też jest na tyle korzystna, że spokojnie radzi sobie z inflacją. Tak jak tutaj zresztą pokazuję, ona jest opóźniona, czyli to się dzieje zazwyczaj rok później, natomiast waloryzacja emerytur to jest kwestia taka nie tylko ambicjonalna, jeżeli chodzi o państwo. Państwo po prostu musi zadbać o emerytów, żeby oni mogli z tych emerytur. Nie tyle, co przeżyć, co przynajmniej, żeby nie odczuwali, że dostają coraz mniej. Dlatego w długim terminie również waloryzacja tych świadczeń emerytalnych pobija inflację. Kolejny często pobijany, ale ważny fakt. I teraz, co się dzieje? Jak możemy zwiększyć swoją emeryturę z ZUS? Czyli tak naprawdę nie temat tego wystąpienia, tylko taki najprostszy. Impuls wręcz, jeżeli myślimy o emeryturze, to przecież możemy zwiększyć emeryturę z ZUS. Oczywiście, możemy po prostu pracować i płacić składki dłużej. Zakładając, że mamy jakąś pensję, jakąś upatrzoną ścieżkę kariery, nie chcemy jej zmieniać, pasuje nam nasze wynagrodzenie, możemy po prostu popracować rok, dwa lata albo trzy lata dłużej, lub oczywiście więcej. I działa to tak, że nie dość, że więcej uzbieramy wtedy w ZUS. Z tych składek, to dłużej to będzie procentować i jeszcze będzie mieli niższą oczekiwaną pozostałą długość życia. Więc na przykład, jeżeli mężczyzna pójdzie na emeryturę w wieku 70 lat, no to to się już dzieli na dużo mniej miesięcy niż gdyby poszedł na emeryturę w wieku 65 lat. W praktyce dostajemy wtedy dużo wyższe świadczenie emerytalne, ale oczywiście kontrargument jest taki, że pozostałe życie prawdopodobnie faktycznie będzie krótsze, więc mniej na tej emeryturze Pożyjemy i po co jest właściwie dzisiejsza prezentacja, bo to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Ona jest po pierwsze po to, żeby się zastanowić, jak otrzymać wyższą emeryturę, a po drugie, jak się zastanowić nad tym, żeby nie musieć pracować dłużej, tylko żeby móc pracować krócej i po prostu cieszyć się życiem trochę dłużej. Wspomniałem, że będzie trochę o emeryturze minimalnej, więc taka krótka wzmianka. Co to właściwie jest ta emerytura minimalna? To jest dla osób, którzy. Które były w ZUSie dość długo, bo okresy składkowe, nieskładkowe dla kobiet to jest minimum 20 lat, dla mężczyzn 25 lat, ale nie uzbierali tam jakiejś pokaźnej kwoty, więc działa to w ten sposób, że jeżeli z tego wzoru na emeryturę wyjdzie nam mniej niż obecnie wynosi emerytura minimalna, akurat w 2024 jest to około 1800 zł brutto miesięcznie, czyli dość niewiele, tak zupełnie szczerze, ale jeżeli wyliczona emerytura wyjdzie na przykład 1000, ale byliśmy w ZUS przez określoną liczbę lat, to automatycznie tak jakby awansujemy, tak jak tutaj pokazałem i do Dostajemy ten 1800 zł brutto około miesięcznie. Oczywiście on jest później waloryzowany. Także państwo też dba o tych emerytów, którzy dostaną emeryturę minimalną. Po co właściwie o tym mówię? Po to zwłaszcza, że większość przedsiębiorców sądzę, że załapie się tylko na emerytury minimalne. To też będzie zaraz o tym, ile wpłacamy do ZUS -i. zrozumiecie o co chodzi. Część druga, czyli właśnie ile wpłacamy do ZUS i na jakie emerytury możemy liczyć. Zauważyłem, że ludzie często narzekają, że ZUS pochłania zbyt dużą część wypłaty. Faktycznie, no ZUS to jest kwota niemała. Jak weźmiemy nasze wynagrodzenie brutto, jesteśmy zatrudnieni, to około 20% oddawać ZUS. Wydaje nam się, że to jest bardzo dużo. Natomiast bardzo ważne jest to, że łącznie podatki, jeszcze inne składki, tak jak chorobowa, zdrowotna, rentowa i tak dalej, pochłaniają kolejną część składek Choćby pracodawcy i też pracownika. Działa to w ten sposób, że tak naprawdę tylko część naszych składek do ZUS to jest na emeryturę, reszta to są inne składki, co warto wiedzieć. Oraz oczywiście podatki, które nie są, bezpośrednio nie przekładają się na żadne świadczenia, które. Później otrzymamy. Także wydaje nam się, że to jest dużo, ale później dojdziemy do tego, że jeżeli ktoś po prostu oszczędza i inwestuje 20% swojej wypłaty, nawet przez wiele, wiele lat, no to oczywiście może do emerytury dorzucić bardzo dużo, ale też nie ma cudów. Pokażę później na liczbach, że nie powinniśmy się spodziewać jakichś wielkich dodatkowych emerytur z takiego oszczędzania, jednakże wystarczy to do naprawdę takiego dobrego zwiększenia swojej emerytury. Jak to wygląda dla przedsiębiorców? To jest trochę dużo tekstu, ale tak naprawdę nie trzeba go czytać, tekstu na całym tym slajdzie, bo chodzi o to, że zarobki przedsiębiorcy są w zasadzie nieistotne. Działa to tak, że przedsiębiorca po prostu musi zapłacić od minimalnej podstawy, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W Polsce w tym roku, w 2024, jest to minimalnie 916,35 zł miesięcznie, natomiast przedsiębiorca może wpłacać do ZUS więcej. Szczerze mówiąc, myślę, że prawie nikt tego nie robi, natomiast można to robić. Także można do takiego limitu też jaki mają zatrudnienie. Nie powiedziałem o tym, ale jest kwota maksymalna, którą można wpłacać do ZUS i to jest ta maksymalna, to jest 3818, 11 zł miesięcznie. Tyle można wpłacać do ZUS maksymalnie. Więc to jest to jest dokładnie 2,5 PPW czyli prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Co chcę powiedzieć tym slajdem? To, że przedsiębiorcy przynajmniej mają wybór. Jeżeli nie chcą, mogą płacić minimalnie i wtedy tak naprawdę liczyć tylko na minimalną emeryturę, co i tak będzie w pewnym sensie nieuczciwe, że oni mniej wpłacą do ZUS od etatowców, a i tak dostaną emeryturę minimalną. Może tak być. Natomiast ta maksymalna wpłata jest też dla nich możliwa, tylko ona ma pewien szkopuł, pewien minus. Otóż, jeżeli decydujemy się na zwiększenie składki emerytalnej do ZUS, to niestety zwiększają się też wszystkie inne nasze składki do ZUS, więc realnie wpłacamy tam dużo więcej niż samą powiększoną te, tę wpłatę emerytalną. med det talna om. Czym jest zastąpienia? Jeżeli interesujecie się tematem emerytur, to z pewnością kiedyś słyszeliście o stopie zastąpienia, ponieważ to jest bardzo medialne pojęcie. To jest po prostu stosunek wysokości przeciętnej nowo przyznanej emerytury do obecnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. I teraz prostym językiem: jeżeli przeciętna emerytura wynosi w danym roku np. 3000 złotych brutto, a średnie wynagrodzenie 8000 złotych brutto, no to stopa zastąpienia wynosi 37,5%, czyli po prostu ile przeciętny nowy emeryt otrzymuje na początku wobec przeciętnego wynagrodzenia, Kogoś, kto pracuje w gospodarce narodowej. Stopy zastąpienia tak naprawdę można to jest pojęcie ogólne dotyczące kraju, natomiast można ją policzyć każdemu jako stosunek jego emerytury w ZUS do jego ostatniej pensji. Także każdy może policzyć tak jakby swoją stopę zastąpienia i to jest no, banalne po prostu sprawdzamy, ile zarabialiśmy na końcu naszej kariery. Sprawdzamy, jaka jest wysokość naszej emerytury, i to jest stopa. Zastąpienia. Oczywiście, jeżeli liczymy ją w ten sposób, to nie jest to zbyt obiektywne, bo komuś na przykład mogły bardzo wzrosnąć albo bardzo spaść zarobki pod koniec, i wtedy oczywiście emerytura może być bardzo wysoka, relatywnie do ostatniej pensji lub bardzo niska. Natomiast dla osoby, której dochody rosły tak w miarę, łagodnie i przewidywalnie, to ta stopa zastąpienia, liczenie jej może mieć oczywiście jakikolwiek sens. Teraz Kolejny bardzo ważny slajd, bo dla większości z nas stopa zastąpienia za 20-30 lat wyniesie około tak 25-35, może 40% naszej ostatniej pensji. I pytanie do słuchaczy, do widzów jest takie: czy przeżyliby za 25-35% do 35 swoich dochodów, zwłaszcza, że mówimy o dochodach brutto. Szczerze mówiąc, myślę, że duża część osób nie potrafiłaby za tyle żyć. No i tutaj wchodzi oczywiście temat oszczędzania i inwestowania, ale zanim Zaczniemy część trzecią. Chciałem wam jeszcze pokazać jak to wygląda w praktyce. Także weźmy osobę, która zaczyna pracować wcześniej, czyli obecny 20 latek. Pensja początkowa 6000 zł miesięcznie brutto, czyli bardzo wysoko. Ja wiem, że na początku się tyle raczej nie dostaje, ale celowo chciałem pokazać przy wyższej pensji, bo to trochę może dobitniej pokazuje jakiś problem polskiego systemu emerytalnego. Jeżeli taka osoba dopracuje tylko do 60, czyli dajmy na to, że to jest kobieta, jeżeli dopracuje do 60, nie będzie samodzielnie oszczędzać, inwestować, po prostu będzie liczyć na ZUS, no to stopa zastąpienia za te 40 lat wyniesie około 26-27%. Oczywiście poczyniłem tu pewne założenia i jeżeli byście sprawdzili prognozy ZUS, no to oni też mają różne te prognozy. Czasami są bardziej, no, bardziej optymistyczne, jeżeli chodzi o stopę waloryzacji, czasami są mniej optymistyczne. Natomiast ja Poczyniłem taką myśl środkową, także nie chciałem być ani posądzony o to, że jakoś niedowartościowuje ZUS, ani o to, że może zbyt optymistycznie traktuje ZUS, więc zrobiłem takie założenia pomiędzy wzrost pensji 4% rocznie, czyli dość wysokie, mimo wszystko, inflacja 2,5% rocznie. I taka osoba otrzymuje. Jeżeli przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat, 26 około procent pensji. Jeżeli to jest mężczyzna i przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat, to tak jak tu widzimy, to jest około 33% stopy zastąpienia. Nie za wiele. To, to nie jest optymistyczny slajd. Dla tych, którzy są ciekawi, ile wynoszą obecnie emerytury z ZUS, no to ich mediana to jest około 3000 zł brutto. To jest akurat sprzed roku, więc domyślam się, że już są wyższe, natomiast ten rozkład świetnie pokazuje, jaki jest problem polskiego systemu emerytalnego. Minimalna w tamtym momencie wynosiła 1600 brutto. Poniżej minimalnej wcale dużo osób nie dostawało emerytury. Jak tutaj zresztą widzicie, to jest tak naprawdę kilkaset tysięcy emerytów. Większość osób dostaje w Polsce emeryturę pomiędzy tak 2200 a 4500 zł brutto miesięcznie. Tak naprawdę niewielka część emerytów um, dostaje emerytury w wysokości 7 tysięcy złotych brutto i więcej. To są osoby najlepiej zarabiające i teraz też powiem, że pamiętajmy, że to, na co teraz patrzymy, to jest efekt działania starego, a nie nowego systemu emerytalnego, który no, niestety był bardziej szczodry dla emerytów, stąd te teraźniejsze stopy zastąpienia wynoszą dalej 40 kilka procent, a parę lat temu nawet było to 50 procent i więcej, także emeryci z ostatnich lat wcale nie mieli tak źle pod kątem proporcji ostatniej pensji do, właśnie emerytury, wysokości emerytury do swojej ostatniej pensji. Część trzecia, moim zdaniem, mo, może najciekawsza z tej prezentacji, albo bardzo ciekawa, dlatego, że chyba dotyczy wszystkich tutaj zgromadzonych, a przynajmniej zakładam, że większości, no bo skoro jesteście na tym wydarzeniu, no to prawdopodobnie interesujecie się giełdą i inwestowaniem, bo inaczej by was tu po prostu nie było, tak zakładam, albo przynajmniej chcecie zacząć inwestować. Ta część jest o tym, jak za pomocą giełdy zwiększyć swoją emeryturę? Zwiększyć, czyli zakładamy, że nie przechodzimy na emeryturę szybciej niż definiuje ustawa, ale oszczędzamy i inwestujemy przez cały czas pracy zawodowej, albo przynajmniej przez większość tej pracy zawodowej, bo będą różne scenariusze, a później dokładamy kapitał do emerytury, czyli po prostu wypłacamy z portfela inwestycyjnego, i to sprawia, że nie polegamy tylko na ZUS i na tym, co wypracowaliśmy podczas pracy zawodowej, dokładamy kapitału do emerytury z naszych. Inwestycji. Jakie są właściwie sposoby inwestowania dodatkowych środków na emeryturę? I to myślę, że bardzo dobrze podsumowuje temat. To są konta tak zwanego trzeciego filaru emerytalnego. To, o czym jeszcze nie mówiłem. Ponieważ o pierwszym i drugim filarze już wspomniałem, mówiłem o koncie Wzus oraz o subkoncie Wzus oraz OFE. Wiecie też, jak to się mniej więcej rozkłada, ta nasza składka emerytalna na te konta, i też mniej więcej na szybko omówiłem, że one. Tak na ogół pokonują inflację, i jak są oprocentowane. I oczywiście na takim wydarzeniu, gdzie mam 30 parę slajdów, nie mogę wchodzić w szczegóły. Tu trochę o to chodzi, żeby raptem liznąć temat, żebyście zapamiętali pojęcia i mogli tak naprawdę się zainteresować nim trochę lepiej w przyszłości. Co może zrobić zatrudniony? Przede wszystkim może uczestniczyć w PPE albo PPK, w zależności od tego, co pracodawca oferuje. No teraz to już większość pracodawców ma przynajmniej PPK, które jest jakby. Powiedziałbym gorszym z tych wariantów, ponieważ tutaj zarówno my płacimy, jak i nasz pracodawca, tam trochę dopłaca państwo. PPE jest o tyle lepsze, że tam wpłaca tylko nasz pracodawca. My oczywiście od tego płacimy podatek, jak od dodatkowego wynagrodzenia, ale tak naprawdę to są, można powiedzieć, darmowe pieniądze od pracodawcy, inwestowane, no niestety, w często drogie fundusze prowadzone przez TFI, ale mimo wszystko pieniądze są za darmo, i później można jednak przenieść na IKE. Jak już jesteśmy przy IKE, to na samym dole tego slajdu widzimy XE, IKE oraz OIP. Samo Samozatrudnienie mają trochę wyższy limit XZ, limit, czyli limit wpłat roczny, o tym też zaraz będzie. I to są możliwości inwestowania na kontach trzeciego filaru, czyli omijając podatek giełdowy, ten od sprzedaży aktywów z zyskiem, aktywów giełdowych, instrumentów finansowych oraz podatek belki, czyli ten od dywidend i odsetek znowu, tekst może być tutaj za mały, więc absolutnie nie wymagam od nikogo, żeby mógł go rozczytać, bo to nie o to chodzi, tylko to, co chcę tak naprawdę powiedzieć tym slajdem, to to, że do ZUS i OFE maksymalnie w 2024 możemy wpłacić 45,8 tysiąca Złotych. I to zarówno zatrudniony, jak i samozatrudniony, czyli no, niby możemy w tym ZUSie oszczędzać, nazwijmy to, dość dużo, możemy tam wpłacić dość dużo na emerytury, ale to i tak nie jest jakaś kwota e, ogromna. I ciekawostka jest taka, że przy wykorzystaniu możliwości trzeciego filaru, czyli właśnie IKE, IGZ, OIP, PPK lub PPE, oczywiście są pracodawcy, którzy mają obydwie opcje, to jest w ogóle świetne, ale tych pracodawców podejrzewam, że jest dość mało, e, jeżeli je wykorzystamy, możemy wpłacać na trzeci filar więcej niż łącznie na pierwszy i drugi filar. I to jest bardzo optymistyczna wiadomość, ponieważ możemy unikać podatków w przyszłości po spełnieniu pewnych warunków, bo oczywiście każdy z tych kont ma osobne warunki. Więcej możecie przeczytać o nich na przykład na moim blogu inwestomateu. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że nie jesteśmy skazani na sam ZUS i OFE. Jeżeli chcemy do ZUS, możemy wpłacać dość mało. Tak jak tu widzimy, przedsiębiorca około 11 tysięcy, zatrudniony około 10 tysięcy rocznie, a resztę pieniędzy możemy dobrowolnie przelewać na konta trzeciego filaru emerytalnego i tam one sobie już procentują zgodnie z tym, jak my chcemy je inwestować. No bo to konferencja o giełdzie, więc trochę jednak o inwestowaniu być musi. Wariant pierwszy, teraz co zrobię, skoro pokazałem Wam wcześniej jak niska jest ta stopa zastąpienia dla osób, które polegają wyłącznie na ZUS, to teraz pokażę te same osoby, czyli ta pensja 6000 zł brutto, wzrost pensji 4% rocznie, inflacja 2,5% rocznie, czyli ten cel inflacyjny NBP, a inwestycje pobijają inflację o 4% w każdym roku, czy tam punkty procentowe, może będzie poprawnie, jeżeli tak powiem. Tutaj inwestujemy 10% wypłaty brutto, czyli tej, którą no, technicznie dostajemy od pracodawcy, wiadomo, że trochę mniej, od 20 roku życia. Czyli zauważcie, że bardzo wcześnie osoba zaczyna inwestować. No i niby inwestuje przez długie, długie lata tylko 10% wypłaty brutto, czyli dość niewiele. Myślę, że niemal każdy może inwestować 10% wypłaty brutto, to oczywiście będzie kontrowersyjne stwierdzenie, ale każdy, kto inwestuje, pewnie może tyle inwestować, to jeżeli robimy to przez 40 lat, no to już zaczyna działać ten wzrost geometryczny lub procent składany, jeżeli to są obligacje i zamiast stopy zastąpienia, kolorem czerwonym te schodki widać, zamiast tej stopy zastąpienia około 20 kilku lub 30%, kobieta w wieku 60 lat może liczyć na... Ponad 50% taka ciekawostka, jeżeli dołoży do tego po prostu zysk z inwestycji, wpływy z inwestycji, które po prostu przez lata będzie spieniężać. A mężczyzna może dołożyć no jeszcze więcej i tak naprawdę kończyć z wynikiem 60% stopy zastąpienia, jeżeli to będą inwestycje plus ZUS. Czyli zauważcie, oszczędzamy tylko 10% wypłaty, ale robimy to odpowiednio wcześniej i możemy tak naprawdę, no może nie podwoić emeryturę z ZUS, ale zobaczcie, jak dużo możemy do niej dołożyć. I to jest naprawdę optymistyczna myśl. Teraz zauważcie, co się stanie, jak zwiększymy. To oszczędzanie inwestowanie do 20% pensji. Te same założenia, także stopa zwrotu taka sama. I zauważcie, że ta szara część, te szare schodki są już wyższe niż te czerwone, czyli oznacza to, że stopa zastąpienia naszych inwestycji plus ZUS już teraz jest dużo wyższa, tak naprawdę podwajamy ponad naszą emeryturę, i oczywiście, im dłużej to robimy, tym lepiej to w efekcie wychodzi. Teraz w praktyce zamiast tej stopy zastąpienia nieszczęsnej, tej 20 parę procent, kobieta może już liczyć na prawie 65 mężczyzna w wieku 65 lat już tak naprawdę ociera się o 100 Tam jest około 80 kilku. To też widać wyraźnie na tym wykresie, jeżeli sumujemy tę czerwoną i szarą część. Kluczem tutaj jest wczesne rozpoczęcie inwestowania i powiem szczerze, w Polsce podejrzewam, że w tej chwili z tą naszą wiedzą inwestycyjną i wiedzą o kontach IKX i OIP -e, tak naprawdę myślę, że bardzo mało osób zaczyna inwestować w wieku 20 lat. Więc teraz, co zrobię w trzeciej symulacji, urealnie to trochę i teraz założymy, że okej, okay, do ZUS płacamy od początku, natomiast inwestowanie jest dopiero od 35 roku życia. Bo tak na ogół, po mailach, które do mnie przychodzą, po komentarzach na blogu widzę, że ludzie tak na ogół zaczynają po 30. Jeżeli inwestują, to raczej od 35 naj 40 roku życia niż od 20 roku życia. To jest zupełnie normalne, bo trochę brakuje u nas tej wiedzy ogólnej o inwestowaniu. Także przesuwamy start inwestowania o 15 lat. Zauważcie, że to jest drastyczna zmiana. No bo jeżeli zaczynamy inwestować w wieku 35, to tak naprawdę do 60, no zostało nam jeszcze 20 parę 25 lat, ale nie 40. Zasady są takie same. Także ta pensja na początku pracy w wieku 20 lat wynosiła 6 tysięcy złotych brutto. Także czerwone schodki wyglądają tak samo jak zwykle: czyli ta osoba z ZUS otrzymuje te 20 kilka procent ostatniej pensji w wieku 60 lat, lub 30 kilka procent w wieku 65 lat. No i niestety, jak zaczniemy inwestować w wieku 35 lat i to będzie tylko 10% pensji, no to oczywiście zwiększamy stopę zastąpienia, ale. Kobieta w wieku 60 lat, nawet nie o gdzieś, tam oko o około 10%, to też można wyczytać z wykresu, mężczyzna o około 12%. Czyli naprawdę no, nie, nie jest to jakieś drastyczne. No, wniosek jest oczywisty. Jeżeli późno zaczynamy, to niskie oszczędności inwestowane nawet na koncie nieopodatkowanym, takim jak IKE, no niestety nie robią drastycznej różnicy w kwocie naszej emerytury. No ale to trzeba sobie. Powiedzieć szczerze. Natomiast jeżeli zwiększymy to, to jest symulacja czwarta, czyli 20% pensji od 35 roku życia, to już widzimy, że nie jest tak źle. Tutaj już może nie podwajamy tej emerytury z ZUS, ale dokładamy całkiem spore kwoty i kobieta w wieku 60 lat ma to 50% stopy zastąpienia, mężczyzna ponad 60%, czyli już jest tak naprawdę. Odczuwalnie. tylko jeżeli zaczynamy później, wniosek jest tylko jeden, musimy oszczędzać i inwestować większą część naszej wypłaty brutto i po prostu nie ma dróg na skróty, trzeba to robić, zarabianie i oszczędzanie jest kluczowe, dlatego mimo, że to jest konferencja giełdowa i głównie o inwestowaniu, to powiedziałbym, że tutaj musimy się skupić po prostu na zarobkach, oszczędzaniu i dyscyplinie, zwłaszcza jeżeli zaczynamy trochę później i to nie znaczy, że nie warto zaczynać, jak się ma 35 lat, bo zauważcie, że i tak dużo lepiej jest otrzymywać Emerytury w wysokości 50% ostatniej pensji, niż w wysokości 26%. Więc to dla mnie to jest bezdyskusyjne, że i tak warto zacząć, nawet jak to jest po 40 czy po 50, bo przynajmniej cokolwiek dopłacimy od tej naszej emerytury z ZUS, która no jak widać za te 20-30 lat jakaś bardzo wysoka nie będzie. Pytanie zasadnicze, takie kluczowe, to jest jak osiągnąć 4% powyżej inflacji w dwóch krokach. Te dwa kroki będą na kolejnych slajdach, natomiast to, co Wam tutaj pokazuję, to są inwestycje w indeks akcji SP500, czyli indeks amerykański oraz indeks obligacji dziesięcioletnich USA. Źródła danych są tutaj w nagłówku tabeli. Tutaj tylko chciałem pokazać główne parametry inwestycji. Tak naprawdę najważniejszym dla nas dzisiaj jest ten pierwszy, czyli średnia roczna stopa zwrotu CAGR. Tutaj ważna informacja. Inflacja w Stanach w tym okresie wynosiła średnio prawie 4%, bardzo dużo, bo to te ostatnie lata ją zwindowały w tym okresie, czyli 1971 do września 2024. Także inflacja w Stanach no, była dość duża, bo tam było kilka takich okresów, kiedy znacząco wybijała, w tym ten ostatni okres, i przeciętna wynosiła prawie 4%. Więc co teraz musimy zrobić? Jeżeli chcemy 4 punkty procentowe ponad inflację, to tak naprawdę musimy spojrzeć na tę tabelę, proporcje akcji do obligacji. Po lewej stronie mamy same akcje, po prawej stronie mamy same obligacje, i widzimy, że tak naprawdę, żeby inflację skutecznie i spokojnie pobić, należało mieć portfel przynajmniej złożony z 30% akcji. Oczywiście. Tak jak moja przedmówczyni też mówiła, bo słyszałem ten koniec prelekcji, wiadomo, historia nie mówi wszystkiego o przyszłości. Ona tak naprawdę, można powiedzieć, niczego nie mówi o przyszłości. Nie możemy być pewni, że takie portfele dalej będą pobijać inflację amerykańską o 4%. A już w ogóle nie możemy być pewni, że takie portfele polską inflację pobiją o 4%, no bo mamy tutaj ryzyko walutowe i to jest warstwa dużej nieprzewidywalności. Ale to, co chcę powiedzieć, to to, że w Polsce możemy zastąpić obligacje amerykańskie tymi polskimi detalicznymi, uzależnić je od inflacji. I tak naprawdę mamy dość prosty model pobijania inflacji, czyli obligacje antyinflacyjne plus akcje światowe. Ten slajd tak naprawdę miał za zadanie wyjaśnić, że wcale nie tak trudno można indeksowo pobić inflację, co przynajmniej odczuli Amerykanie w ostatnich 50 kilku latach, bo wcale nie trzeba było bardzo dużo ryzykować, można było mieć i... dużo obligacji skarbowych, po prostu te przynajmniej 30% akcji wypadałoby dorzucić, żeby inflację pobić. Dwa kroki. Pierwszy krok wybrać tani fundusz ETF na indeks akcji. No fundusz ETF, pewnie dużo osób o tym mówi, one się zrobiły tak trochę modne w ostatnich latach w Polsce. Również mam wrażenie, że dzięki moim treściom, ale też treściom innych świetnych blogerów, których w Polsce mamy, którzy bardzo dużo piszą o ETF-ach i naprawdę robią dobrą robotę myślę, że ta popularyzacja to jest coś naturalnego, bo jeżeli produkt jest prosty, transparentny i tani, to oczywiście dużo osób podłapie i będzie o nim mówić, ale też dużo osób będzie w niego inwestować. Tutaj pokazuję tylko przykład takiego rankingu. Warto sprawdzać różne ETF-y, to nie musi być ETF na cały świat, tak jak tutaj pokazuję, to mogą być ETF -y na tylko rynki rozwinięte, na same stany, albo tak naprawdę dowolne inne, natomiast dobrą praktyką jest wybieranie najlepszych produktów, przynajmniej w danym momencie, żeby też nie było, że wybieramy jakieś nieoptymalne albo wręcz najgorsze. W kategorii, więc dob dobrą praktyką jest nauka samodzielnej analizy ETF-ów albo przynajmniej znalezienie jakiegoś dobrego źródła tego typu rankingów. Drugi krok oczywisty to jest wybrać stanie konto maklerskie IKX. -y. Tutaj akurat pokazuję porównanie ofert maklerskich. To też na blogu jakby na bieżąco porównuję te oferty. To są i IKX, -y, akurat w przypadku XTB tylko IK, -y, które oferują inwestowanie na rynkach zagranicznych, także nie tylko na GPW, również na GPW, ale nie tylko. I to są po prostu wartości prowizji dla inwestowania w takie ETF-y, które pokazałem wcześniej, na przykład na akcje z całego świata. Wiadomo, że te prowizje jednorazowe, opłaty za wymianę walut, te transakcje nie są aż takie kluczowe, no bo płacimy je raz przy kupnie, później raz przy sprzedaży, ale jednak trzeba się skupić na tym, żeby... Prowizję minimalizować, więc jeżeli wybieramy najlepsze produkty, wybierajmy też najtańsze konta maklerskie, zwłaszcza unikajmy opłat depozytowych, no bo nie chcemy, żeby za nic nie robienie makler czy broker nasz, nas karał po prostu i zabierał nasze pieniądze za to, że nic nie robimy. Po prostu sobie tam. Leżą zainwestowane. Także klucz jest taki: wybieramy tanie produkty, wybieramy oczywiście na początku odpowiednią proporcję akcji do obligacji, lub też innych klas aktywów, bo nie musimy się zamykać na akcje i obligacje. I na końcu wybieramy optymalne maklerskie IKEA i X, żeby zredukować podatki oraz oczywiście opłaty. Czy każdy może zwiększyć swoją emeryturę? No tutaj taki żartobliwy trochę slajd, ale widzimy weseli Państwo, widać, że zwiększyli swoje emerytury. Myślę, że tak, bo dowolne kwoty oszczędności pozwolą choć trochę dołożyć do samej emerytury z ZUS. Trochę dołożyć. Ludzie często pytają mnie, czy warto dołożyć 100 zł miesięcznie, czy to ma sens. No, myślę, że tak. Metodą na sukces jest jak zwykle dyscyplina, zwiększanie zarobków i jak najszybsze rozpoczęcie inwestowania pieniędzy. Także niezależnie w jakim wieku jesteś, nie zastanawiaj się nad tym, tylko po prostu zacznij jak najszybciej, bo warto. Najlepiej przez konta trzeciego filaru, które tu zaprezentowałem część czwarta, czyli taka najbardziej ekscytująca, jak za pomocą giełdy przyspieszyć swoją emeryturę, czyli zamiast takiego standardowego modelu, że w wieku 20 paru lat zaczynamy pracę zawodową i w wieku 60 lub 65 przechodzimy na emeryturę z ZUS i cieszymy się tym naszym 20 parę lub 30 parę procent stopy zastąpienia. Oczywiście cieszymy się, było to jest sarkastyczne, ale zrobiłem to celowo. Osoba, która chce przyspieszyć emeryturę, musi, że tak powiem, agresywnie, ambitnie oszczędzać inwestować, żeby móc żyć z kapitału jeszcze zanim w ogóle będzie uprawniona do odbioru emerytury z ZUS. No to jest taki slajd bardzo, bardzo szczery, no ale niestety to tak działa, że musimy tyle oszczędzać, inwestować, żeby nie dość, że móc przeżyć kilka lat przed emeryturą ZUS, to jeszcze móc sobie później do tej emerytury ZUS dołożyć, no bo też przecież nie chcemy obniżyć stopy życiowej w tym okresie. To jest trochę skomplikowane, tylko chciałem na szybko pokazać, jak będę teraz rysował wykresy. Gdy granatowa wartość jest ujemna, to po prostu inwestujemy te pieniądze i on, to jest po lewej stronie, bo przez lata pracy inwestujemy pieniądze. Kiedy granatowa wartość staje się dodatnia, to znaczy, że po prostu wypłacamy z kapitału zainwestowanego. Żyjemy z kapitału naszego. I ta wartość pomarańczowa, ten, ten wykres nakładający się na ten granatowy, to jest po prostu wydatki na życie płynące z emerytury z ZUS. I nie musimy tak naprawdę nic więcej wiedzieć. Jeszcze taka ciekawostka, że ta ciemna przerywana linia to jest wartość portfela inwestycyjnego, bo oczywiście portfel inwestycyjny mamy i też tutaj widzimy, że jak ta granatowa wartość rośnie, no to jakby wypłacamy z portfela, więc on przestaje zwiększać swoją wartość. Trochę skomplikowane, ale zaraz wam to wyjaśnię na przykładzie. Co próbujemy zrobić? Mężczyzna chce przejść na emeryturę 5 lat wcześniej, czyli w wieku 60 lat. Jakby pozazdrościł kobietom i chce po prostu sam sobie za, zasponsorować emeryturę 5 lat wcześniej, inwestuje 20% wypłaty bez konta IKE. Taka ciekawostka: Wiek przejścia na emeryturę 60 lat, oszczędzamy 20%, początkowe zarobki takie same jak wcześniej, czyli 6 tysięcy złotych. Jakie są efekty? Symulacji. No to wysokość początkowej emerytury ZUS to będzie dzisiejsze 3000 zł, czyli nie aż tak dużo. ZUS pokrywa około 50% wydatków w wieku 65 lat. Nie jest tak źle. Wartość kapitału w chwili przejścia na emeryturę wyniesie dzisiejszy około milion złotych, a w wieku 90 lat, czyli zakładamy, że no ta osoba może tego wieku dożyje, może nie, no tak realistycznie musimy też na to patrzeć. No to zostaje dzisiejsze 0,27 miliona. Zł. I teraz jak to wygląda? Tutaj akurat pokazałem inwestowanie z IKE, no bo skoro na tej prezentacji skupiam się na IKE, to musimy założyć, że ta osoba IKE ma i z niego korzysta po 60, no bo skoro ta osoba inwestuje przez takie konto, to czemu ma nie korzystać ze zwolnienia podatkowego? No i teraz co tu się dzieje? Jeżeli oszczędzamy, inwestujemy 20% naszej wypłaty, przechodzimy na emeryturę w wieku 60 lat, to ten wykres pięknie pokazuje, że zaczynamy przejadać ten nasz kapitał uzbierany, natomiast jak do tego dochodzi ZUS w wieku 65 lat, czyli po prostu tyle, ile uzbieraliśmy do 60, później 5 lat nie pracowaliśmy, więc to się nie liczy, w wieku 65 lat dzielimy na pozostałą oczekiwaną długość życia i ten pomarańczowy przebieg to jest to, ile wyciągamy po prostu, ile dostajemy z ZUS, ten granatowy ile sami sobie sponsorujemy i teraz widać taką ciekawostkę, że przez te 5 lat kapitał maleje, natomiast dalej kapitał rośnie, także nie wyciągamy z inwestycji na tyle, żeby kapitał uszczuplić, I przynajmniej teoretycznie, bo to jest wartość nominalna, ale wcześniej wskazałem, że wartość realna kapitału spada. Także wniosek jest prosty, oszczędzanie inwestowanie 20% wypłaty, jak się jest mężczyzną, wystarczy, żeby przejść na tak zwane FIRE, można powiedzieć retire early, w tym przypadku to nie jest aż tak early, ale 5 lat wcześniej przechodzimy na emeryturę. Drugi przykład, to jest mężczyzna, i tym razem chcemy przejść na emeryturę 10 lat przed ustawową emeryturą, czyli w wieku 55 lat. Tutaj będzie prawdziwa ciekawostka, bo chcę pokazać jak najszybciej, jakie są efekty tej symulacji. Widzimy, że jeżeli oszczędzamy i inwestujemy 30% wypłaty, no to faktycznie kapitał też jest w takiej stagnacji przez to 10 lat, czyli między wiekiem 55 a 65 lat. A później, jak zostaje nam ta pewna wartość kapitału i dochodzi emerytura z ZUS, no to tak odciąża ten kapitał, że on sobie znów w taki bardzo ładny. Sposób zaczyna rosnąć. Także nie tracimy nawet realnie pieniędzy już do końca. Wręcz można wysnąć z tego wniosek, że moglibyśmy wydawać na tej emeryturze więcej. Także, żeby przejść na emeryturę 10 lat wcześniej, no to 30% wypłaty netto, jeżeli oszczędzamy, to oczywiście wystarczy. Tylko pytanie brzmi, kto jest w stanie tyle oszczędzać i inwestować? Jest to mimo wszystko dość sporo. Czy każdy może przyspieszyć swoją emeryturę? Myślę, że tak. To też będzie kontrowersyjne, bo ludzie oczywiście powiedzą, no przestań Mateusz, trzeba 20 lub 30% wypłaty oszczędzać jeszcze od początku, to jest zbyt ambitne i przecież nie chcemy poświęcać do tego bieżących przyjemności. Też może być argument, że przecież w wieku 55 czy 60 lat może nam się tak już nie chcieć, więc przegapimy życie, jeżeli będziemy za bardzo. Po prostu za bardzo odmawiać sobie bieżących przyjemności. Także dla mnie, metodą na sukces jest oczywiście zwiększanie zarobków. To jest bardzo istotne, no bo to jest jedyna droga do tego, żebyśmy mogli i więcej oszczędzać, i dobrze żyć. No, nie ma innej drogi. Więc jeżeli ktoś twierdzi, że tylko na inwestowaniu na giełdzie zapewnicie sobie wyższą i szybszą emeryturę, to moim zdaniem po prostu mija się z prawdą. Dyscyplina jest niestety konieczna. Dobry inwestor zawsze ma wysoką dyscyplinę, zarówno w oszczędzaniu, jak i w inwestowaniu, i oczywiście jak najszybsze rozpoczęcie inwestowania pieniędzy. Co nie znaczy, że jeżeli dzisiaj macie 40 lub 50 lat, to nie da się przyspieszyć emerytury. Po prostu będziecie musieli bardzo ambitnie zacząć oszczędzać, ale da się to zrobić. I myślę, że o rok lub dwa praktycznie każdy z nas może przyspieszyć emeryturę, nawet jeżeli tego nie wiecie. Jako że powoli wrnę już do końca, bo widzę po czasie, że, że się kończy, to na koniec taka mini autopromocja, ale chciałem też powiedzieć o dwóch możliwościach zwiększenia swojej wiedzy inwestycyjnej. Przede wszystkim zajrzyjcie na mój blog, bo tam jest mnóstwo wpisów zarówno o emeryturach, jak i o prostym i tanim inwestowaniu. To jest inwestomat.eu. Jeżeli chcecie taki skrót, no to można zamówić moją książkę. To jest inwestomat.eu też książka, ale też można ją wypożyczyć, bo wysłałem ją do 71 bibliotek w niemal każdym większym mieście w Polsce, więc nie trzeba jej oczywiście kupować, można po prostu sobie pożyczyć i ja też bardzo zachęcam, bo tak naprawdę po to ją tam wysyłam, żeby ludzie je wypożyczali i czytali, więc myślę, że nawet w niektórych małych miastach da się spokojnie ją znaleźć. Bardzo polecam, bo to jest taki podręcznik, dlatego może nie jest napisana z jakimś polotem, ale jest bardzo konkretna krok po kroku i mam nadzieję, że po, nie, po przeczytaniu jej każdy zacznie inwestować, a przynajmniej nabierze takiej ochoty do inwestowania i dowie się jak to robić, bo najważniejsze jest jak, no bo jak nie wiemy, no to oczywiście boimy się nieznanego. To by było na tyle na koniec chciałbym życzyć wszystkim, żeby no, zwiększyli, żeby pomyśleli o swoich emeryturach, żeby policzyli, na co mogą liczyć w ZUS, żeby chociaż się tematem zainteresowali. Jak nie wiecie jak, to znowu jest taka seria emerytalna na moim blogu i jeżeli chodzi o inwestowanie, to naprawdę mogą być małe kwoty, zwłaszcza jeżeli zaczynacie wcześniej, w wieku około 20 paru lat, no to naprawdę małe kwoty warto, żeby wyrobić sobie taki nawyk, żeby nauczyć się, z czym to się je, żeby wyrobić dyscyplinę i zobaczycie, że albo zwiększycie sobie emeryturę o połowę za te kilkadziesiąt lat, albo przejdziecie na nią przynajmniej kilka lat wcześniej, czego właśnie Wam wszystkim życzę, bo myślę, że to jest bardzo atrakcyjna Motywacja do oszczędzania, inwestowania. I tymi słowami chciałem zakończyć. Bardzo dziękuję za uwagę i za obecność. Dziękujemy bardzo serdecznie za to wystąpienie. No i mnie nie pozostaje nic innego, jak do tych życzeń się oczywiście dołączyć. I w ten sposób. Dzień Edukacji Finansowej 2024 dobiega właśnie końca. Bardzo serdecznie dziękuję zarówno internautom, jak i osobom, które na miejscu tutaj dzisiaj spędziły z nami ten wspaniały dzień w sercu polskiego rynku kapitałowego, czyli na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Ja przypomnę jeszcze, że Dzień Edukacji Finansowej jest realizowany w ramach Światowego Tygodnia Inwestora, który jest kampanią o zasięgu globalnym organizowanym przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych. Na koniec warto także wspomnieć o instytucjach, Partnerach, patronach, bez których nie moglibyśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Organizator to Fundacja GPW, współorganizator to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, patronat minister edukacji, minister nauki i szkolnictwa wyższego, ministerstwo finansów, Rada Edukacji Finansowej, Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Partnerem głównym Tegorocznej edycji Dnia Edukacji Finansowej jest Skarbiec TFI. Partnerami Dnia Edukacji Finansowej są Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego, Dom Maklerski BOŚ SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, PZU TFI, Nobel Securities SA, Beta Securities Poland SA, a partnerami merytorycznymi Dnia Edukacji Finansowej oczywiście poza Tymi wcześniej wymienionymi są także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, PFR, Portal PPK, Polska Izba Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, CFA Society Poland, FINAX, Fundacja InvestCavs, Girls Money Club, Money... Ed, Doradca TV, Inwestomat EU, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Fundacja Projekty Edukacyjne, Stowarzyszenie InvestWing, Zwolnieni z Teorii, Woman Invest, Trampki na Giełdzie oraz Polak Inwestor, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Koło Naukowe Rynku Kapitałowego Indeks z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rewas Branżowe Symulacje Biznesowe, Photon Education oraz Fundacja Innowacja i wiedza. Bardzo serdecznie dziękujemy także wszystkim redakcjom i patronom medialnym za to, że wspierają Dzień Edukacji Finansowej, a są to Rzeczpospolita, Parkiet, Pub Biznes, Bankier.pl, Komparik, Analizy.pl, Maklerska, Głos Nauczycielski, Radiocampus, portal dla studenta.pl, Gadugadu oraz. Profit Journal. Było mi bardzo miło spędzić z Państwem tutaj ten dzisiejszy dzień. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że byliście z nami. Zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych oraz strony internetowej Fundacji GPW oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, bo tam przez cały rok, nie tylko podczas Dnia Edukacji Finansowej, pojawia się wiele wartościowych, merytorycznych treści dotyczących tego, jak oszczędzać i inwestować, aby było to skuteczne. A jeżeli któryś z paneli lub któryś z wystąpień szczególnie Państwa zainteresowało, to w najbliższym czasie zapraszam na kanał YouTube Fundacji GPW, bowiem tam zostaną opublikowane pojedynczo te konkretne wystąpienia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Agnieszka Zaręba, do zobaczenia, do usłyszenia.